Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz ze swoimi załącznikami do zadań. Gdy będę miała możliwość, to jak najbardziej do Was odpiszę. I kwestia po prostu cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Staram się mailować na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać zadanie z przedmiotu ekonometrii, prognozy i symulacji, jakkolwiek to nazwiecie, z zakresu obsługi programu GRED, a dokładniej powiedzmy, jak wygenerować modele trendu nieliniowego, powiedzmy w tym momencie trendu, gdzie zmienna czasowa będzie, powiedzmy, innej formy niż liniowej, tak jak powiedziałam. Chodzi o to, że możemy, jeżeli chcemy określić w tym momencie, jakie elementy mogą wpływać na zmienną Y, a nie wiemy, co może na nią wpływać, to, co możemy zrobić, możemy zbadać sposób przebiegu tego szeregu. I jak widać na tym dokładnym wykresiku, raczej mamy trend liniowy. Można ewentualnie rozważać formę nieliniową, jakąś formę kwadratową. Ja to oczywiście zaraz dla Was przeprowadzę, ale raczej bym chciała pokazać na innym przykładzie niż na filmie o modelu Kleina, jak zrobić inną formę niż kwadratową. Z trendem takim, jak to powiedzieć, odwrotnym, tak? I teraz tak, zróbmy. Dodajemy po pierwsze zmienną czasową time, czyli dodawanie zmiennych robimy, klikamy time, zmienna czasowa T. To, co nam się zapisze, będzie to zbiór liczb od 1, 2, 3 w górę aż do 30, bo taką mamy liczbę obserwacji. Niby mamy dane roczne 30 obserwacji od 31 do 60. Jak my tam sobie lata opisaliśmy, to wcale nie ma dla nas znaczenia. Dodajemy teraz właśnie. Możemy zrobić teraz tak. Albo zapiszemy, że to jest, właśnie w ten sposób, definiowanie nowej zmiennej, że to jest time 2, czyli time do kwadratu, tak jak tutaj zobaczycie. Ewentualnie, jeżeli chcecie zrobić time do kwadratu, to można skorzystać z opcji, że zaznaczamy tą zmienną, a potem dodawanie zmiennych, kwadraty dla wybranej zmiennej. Dokładnie to samo uzyskamy, co w zdefiniowaniu time 2 jako równa się time do kwadratu. I teraz, żeby zbudować dowolny model w ekonometrii w Gredlu, trzeba kliknąć albo symbol beta, czyli okno specyfikacji modelu KMNK, albo klasyczna metoda najmniejsze kwadratów. Efekt jest dokładnie ten sam. Ja korzystam sobie z bety, bo jednym krokiem możemy szybko zbudować model i Y będzie zmienną, dla której budujemy model, czyli zależną. Potencjalna zmienna objaśniająca time. Jak widzimy, po samym wykresie już było widać, że time raczej będzie posiadał dwie lub trzy gwiazdki, bo kształt już nam to sugerował. Wykres empirycznych i wyrównanych, przepraszam, to pomyłka, nie ten element. Wykres empirycznych i wyrównany względem czasu, widać, że zarówno rzeczywista oplata dosłownie tą wyrównaną trendu liniowego. Widzimy, że zmienna tam posiada dwie lub trzy gwiazdki, czyli posiada istotność nawet do 1%, a szanse na nieistotność tej zmiennej time są bardzo niskie, bo taki zapis sugeruje, że 2,42 to dopiero są pierwsze liczby, dopiero na 24 miejscu za zerem w ułamku dziesiętnym, czyli to jest 2,42 razy 10 do minus 24. No więc sama zmienna time w wysokim stopniu wyjaśnia Y, ale niekoniecznie jest najlepszą formą trendu czasowego. Jak widać, współczynnik determinacji jest wysoki, bo ponad 97% zmienności szeregu jest wyjaśniana przez zmienność tego upływu czasu w formie liniowej. Super, jak dla mnie. Na przykład błąd standardowy reszt w porównaniu do średniej też jest niewielki, bo 67 w porównaniu do 3500 jest to wartość na pewno zawierająca się według mnie, ale mogę się mylić, oczywiście nie liczyłam tego, do 10%, ale gdzieś około 6-7% na pewno to wynosi.
No i wstępnie model jest wysokiej jakości, ale jeżeli chcemy sprawdzić, czy model może posiada trend kwadratowy, trzeba wprowadzić do modelu nie tylko timing liniowy, jego nie wyrzucamy, a dodajemy trend kwadratowy i mamy układ dwóch zmiennych, time i time do kwadratu, żeby oszacować trend kwadratowy. Jeżeli sobie klikniemy OK, to wychodzi nam model, gdzie zmienną, dla której budujemy model, jest Y. Zarówno trend liniowy, jak i kwadratowy występuje w tym modelu, ale to jest model typowo trendu kwadratowego, który jest istotny, bo wykazuje dwie lub trzy gwiazdki, a wartość P zawiera się w tym momencie do 5%, czyli do takiego standardowego poziomu istotności w modelu. Dodatkowo współczynnik determinacji jest ciut wyższy, bo 98% przeciwko 97%, który był wcześniej, i udział reszt w średniej tu jest 61%, a tu był 67%, to jeszcze jest lepszy wynik, niżeli był. Dlatego mogę powiedzieć wstępnie, że ten model u nas trendu kwadratowego jest też dobry, ale który jest lepszy, czy trend liniowy, czy może kwadratowy, najbezpieczniej byłoby zdecydować na podstawie tego testu F na spadek wariancji składnika resztowego przy przejściu z trendu liniowego na kwadratowy. Ale ja już Wam wstępnie powiem, że jeżeli różnica jest tylko 6 jednostek na błędzie standardowym reszt, to jeżeli ja podzielę 67 przez 61, to w tym momencie możemy powiedzieć, że jedno przez drugie, a podniesione potem do kwadratu, różnica jest zawsze gdzieś w okolicach jedynki i nie będzie faktycznie istotnego spadku wariantu. A więc jak wiemy, tutaj występuje lepiej, jeśli zastosowany ostatecznie zostanie trend liniowy, bo nie oznacza to, że jeżeli mamy trend i kwadratowy, i liniowy, to na pewno jeżeli troszeczkę zwiększy nam się współczynnik determinacji, no to w tym momencie w porównaniu do tego, tam o 1%, to na pewno lepszy jest trend kwadratowy. Nie, najlepszym kryterium doboru jest ten test F. Fischera Snedekera na istotny spadek wariancji resztowej, a więc ja zamykam trend kwadratowy i mogę uznać w tym momencie, że spośród trendu kwadratowego i liniowego lepszy jest ten liniowy. Znam takie przypadki, że niektórzy po prostu jeszcze sprawdzają, czy może trend sześcienny nam skoczy, ale jeżeli ja widzę, że trend liniowy i w analizie wzrokowej, jak i współczynnik determinacji jest dość wysoki, bo 97%, minimalnie 95% zakładamy sobie, to raczej trend liniowy będzie dobry. Ale jeżeli sobie zrobimy teraz trend, jeżeli ja nie mylę pojęcia, to hiperboliczny, to wygenerujemy sobie zmienną, zrobimy definiowanie nowej zmiennej i wpiszemy w formułę ODW, trend odwrotny z time'u, to jest 1 podzielone przez time. Czyli teraz robimy sobie trend, gdzie zmienną, która może wpływać na Y, to jest jako uzupełnienie. Zróbmy, o, zobaczcie, to jest taki trend typowo nieliniowy, wypukły, bo przypomina fragment literki U, wypukły. Dobra, jeżeli sobie zapiszemy, to zbudujemy sobie nowy model, gdzie zmienną, która ma wpływać, jest trend, powiedzmy tutaj, jeżeli nie mylę, to hiperboliczne, ale to faktycznie nie ma znaczenia, jaką nazwę byśmy tam nie nazwali. I zobaczmy tak. Niby zmienna Y w sposób trwale jest wyjaśniana przez trend ten odwrotny, hiperboliczny. Raczej chyba hiperboliczny. Tak, hiperboliczny, bo parabola to w drugą stronę byłoby. I tutaj wartość P, zobaczmy, jest znacząco mniejsza od 5%. Posiada 3 gwiazdki, ale niestety współczynnik determinacji to tylko 34%. I błąd standardowy reszt jest znacząco gorszy w porównaniu do formy liniowej, która zawierała błąd 67, tu jest 354. Po przecinku, rzecz jasna. A więc niby oba trendy, zobaczmy, są istotne, ale to trend liniowy jest tutaj znacząco lepszy. Co faktycznie można od razu powiedzieć, po co ja to robię, skoro na wykresie ewidentnie widać, że to jest trend liniowy. Czasem jest tak, że
trend kwadratowy będzie lepszy, albo musimy zbadać, czy trend liniowy, czy kwadratowy, tak co do zasady, żeby pokazać to na zajęciach, więc tutaj dobrze sobie pokazać różne alternatywy, choć widać, że tutaj trend liniowy, bo w formie takiej liniowej łagodnie, stopniowo spadają wartości tego Y-ka, więc ja bym powiedziała, że tutaj trend liniowy będzie najlepszy. I na tym ja bym skończyła omawianie tego zadania. Gdybyście potrzebowali się ze mną skontaktować, mailujcie od razu na zadania@projektem.wp.pl. Załączajcie od razu pliki ze swoimi zadaniami. Jak tylko będę miała możliwość, to odpiszę. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, czy to z Gretla, czy na papierze, licząc macierzami, bo to poprawia Waszą i sprawność myślenia, i powiedzmy sprawność obliczeniową i interpretacji wyników, które widzicie przed sobą. Komentujcie na pewno moje filmy, jest to zawsze dla mnie mile widziane. Subskrybujcie kanał, bo może Wam się kiedyś to przydać na innych przedmiotach. Udostępniajcie moje filmy swoim znajomym i korzystajcie z całej tej wiedzy udostępnionej przeze mnie. Pozdrawiam i życzę Wam powodzenia w nauce.